Dostałam telefon i zareagowałam następująco. A. Naprawdę tak zareagowałam, bo też trudno okazywać jakiś wybuch radości, trudno się cieszyć, bo pierwsze, o czym pomyślałam, to jednak o Adze. Aga kochała ten program, Aga kochała uczestników, Aga nie mogła się doczekać na nową edycję, wiem, że się cieszyła bardzo na nią. I to jest takie... To było bardzo trudne dla mnie i muszę przyznać, że pierwsze dni były takie smutne. Odczuwałam więcej smutku niż tej radości. Ja oczywiście bardzo się cieszę z danej mi szansy. Cieszę się z tego, że będę mogła spotkać uczestników, że będę mogła poprowadzić tak fajny program. Aga postawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Ja ją strasznie lubię, bardzo szanuję i to jest osoba, która okazywała mi zawsze wiele wsparcia i zresztą to jest osoba, która zna mnie prawie od początku mojej pracy w mediach, prawie. Myślę, że znamy się od około 9 lat i zawsze wypowiadała się ciepło na mój temat i za co jestem jej szalenie wdzięczna i myślami jestem totalnie z nią. Także trudne zadanie mnie czeka, bo trochę muszę wejść w jej buty, ale no postaram się tutaj zdobyć sympatię widzów swoją osobowością i przede wszystkim program myślę, że ma swoich wiernych fanów. We'll be right back.